Ja się nazywam Tomasz Woźniak, jestem współwłaścicielem firmy FutureMind, która między innymi tworzy aplikacje mobilne. Naszych produktów Państwo możecie znaleźć kilka w App Store. Sporo też stworzyliśmy dla innych, dla klientów zewnętrznych. Tworzymy też własne aplikacje. Taką aplikacją, którą możecie znać, jest mobilny Quake. Stworzyliśmy też produkty dla Next is Great, szachy dla dzieci, które też dość popularną aplikacją są. Ilu z Państwa było na konferencji Generation Mobile w tym roku? O, Marcin. Właśnie o Marcinie chciałem powiedzieć. Marcin na tej konferencji powiedział, miał taki slajd, na którym było napisane, że jeśli nie macie online, to nie istniejesz. Jeśli nie macie na fejsie, to nie istniejesz. Jeśli nie macie w mobilu, to nie istniejesz. W tamtym czasie to była dość odważna teza. Słucham? No, ale tak czy inaczej, wydawało mi się wtedy, że to jest dość odważna teza, natomiast ja chciałem założyć na potrzeby naszego spotkania, że tak jest po prostu, tak? Okej? Okay? Wiadomo, że znajdą się pewnie osoby, które wiedzą, że nie wiem, mała grupa, małe budżety, jeszcze mamy na to, nie wiem, duży wysoki koszt dotarcia. Ja to wszystko rozumiem, ale bardzo proszę, żebyśmy sobie na te kilkanaście minut założyli, że po prostu ten mobile musi być. Jeśli ktoś chciałby, znaczy ja swoje wystąpienie kieruję do ludzi, którzy raczej posiadają jakąś markę, bądź też jakiś produkt. Jeśli ktoś chciałby na czysto zaczynać mobile, to zapraszam do Akademii. Wtedy będziemy mogli sobie porozmawiać troszeczkę na temat modelów biznesowych czy jakiegoś tworzenia aplikacji od podstaw zupełnych. Te pierwsze trzy pytania, które chciałbym, żebyśmy wspólnie sobie zadali, spróbowali znaleźć odpowiedź, to jest, czy na pewno potrzebujemy aplikacji mobilnej. Jaki cel mamy osiągnąć dzięki mobile'owi i czy mamy na to pomysł i potrafimy zrobić to dobrze? Ja wcale nie uważam, że każda strona, znaczy każda firma, każdy brand potrzebuje aplikacji mobilnej. Dzisiaj chciałem iść do kina, więc wszedłem na stronę Cinema City i chciałem zobaczyć, o której jest film James Bond. No, niestety aplikacja, nie wiem, czy to dobrze widać, znaczy strona wyświetliła się w moim Safari, na moim iPhone'ie, ale niestety bez menu, więc trudno było mi znaleźć repertuar na dzisiejszą noc czy na dzisiejszy wieczór. No i przynajmniej na stronę wolę pizzy, ale wyświetliło mi się, że potrzebuję Adobe Flash Player w wersji przynajmniej 9.0. Więc no, też nie bardzo ten karton byłem w stanie pozyskać. Jak 6 miesięcy temu Marcin pokazywał podobne slajdy, to były to znacznie bardziej znane brandy, powiem szczerze. O dziwo szukałem efektu tego twojego wystąpienia i się okazało, że niektórzy odrobili lekcję od tego czasu. Dlatego pokazuję przykład polskiej firmy Pizza Dominion. Ta strona, ona nie powala, to jest strona mobilna, jest bardzo prosta i koszt to pewnie, nie wiem, kilkaset złotych, ale nie powoduje takiego wrażenia jak na pierwszym i drugim screenie, tak? To mi się wydaje, pokazuje taką dość istotną rzecz, że może nie warto od samego początku myśleć o tym, żeby znaleźć sposób na to, żeby stworzyć aplikację mobilną dla swojego brandu, tylko zrobić porządek w tak małym fragmencie obecności online, jakim jest wyświetlanie swojej własnej strony w przeglądarce telefonu, bo nie wiem, co Państwo byście, znaczy nie wiem, jak Państwo byście zareagowali, chcąc zamówić tą pizzę, ile razy ktoś z Was miał okazję szukać rozkładu filmów w sieci Cinema City. No wiem, że są aplikacje, które pokazują te kina, ale to chyba nie fajnie, że jeden z większych multiplexów nie posiada strony mobilnej, na której można sprawdzić, o której jest film. Kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać, to cele.
No różne są cele, tak? Można, nie wiem, mieć cel brandingowy. Ja uważam, że branding w aplikacji mobilnej czy w mobile to niekoniecznie jest to, o czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności, ba, to nawet nie jest coś, co powinniśmy brać pod uwagę w drugiej kolejności, dlatego że to chyba nie wychodzi, takie mam wrażenie. Może się ktoś oczywiście ze mną nie zgodzić i chętnie się pospieram na argumenty. Kto ma iPhone'a albo jakiś smartfon przy sobie? Mam prośbę. Ktoś ma tutaj? Mam prośbę. Proszę skorzystać z tego QR kodu, dobrze? To jest. Jak pani skorzysta już się, albo inaczej, jak się pani nie uda, to proszę wydać koleżance albo koledzy z tyłu. To jest paczka gum, którą kupiłem dzisiaj w sklepie w ciągu dnia. Ten QR kod ma służyć do zabawy, dlatego ja uważam, że aplikacje mobilne dla zabawy to całkiem spoko. Udało się? Co się udało? A jaka to jest strona? Cąpnij pączka. A proszę ściągnąć aplikację, bo tu jest napisane, że można ściągnąć ją. Strasznie pani dziękuję za pomoc, bo chciałem, już prosiłem ze trzy osoby tutaj o to, żeby to zrobiły, ale nie, Martyr nie ma czytnika QR kodów, komuś tam się nie udało. Więc ten kod ma służyć zabawie, ja się zgadzam. Zabawa bardzo fajnie, nadal zabawa to pasuje. Ja mam trochę inny pogląd. Uważam, że najważniejsze w mobile dla marki powinno być stworzenie narzędzi, bo aplikacje to narzędzia w dużej mierze. One mogą służyć do zabawy, ale większość z nas, przypomina mi się kolejna prezentacja Michała Wojnaka z Heuroki, który pokazał, że w ciągu dnia ta konsumpcja życia, znaczy to życie nasze się skupia właściwie w obrębie tych aplikacji, chyba tak jest. Każdy, kto ma smartfona, chyba jest w stanie zweryfikować to, co powiedziałem. To jest aplikacja na iPada. Polska, super jest ta aplikacja, ona jest bardzo ładna, bardzo fajnie jest przygotowana, jest bogata w treści. Firma Skoda tę aplikację zamówiła na potrzeby promowania takiego modelu jak Skoda Yeti. Ta aplikacja pozwala dowiedzieć się, czym jest Skoda Yeti i można sobie zaparkować, miał na przykład ten automatyczny system parkowania, został wjeżdżał między dwa samochody. Wszystko super, tylko w Polsce sprzedało się w kwietniu 2011 184 sztuki Skoda Yeti. Ja się teraz zastanawiam, ilu z tych ludzi, którzy kupiło tę Skoda Yeti, ma tego iPada. Jak jeszcze się cofniemy troszeczkę, to ile ludzi podjęło decyzję zakupową na tym, żeby tą Skodę kupić dzięki tej aplikacji. Chciałbym to wiedzieć, mam nadzieję, że kiedyś ktoś z tej firmy albo z agencji, która stworzyła tę aplikację, przyjdzie i to opowie tutaj. Wtedy będę w pierwszym rzędzie i będę słuchał z bardzo dużą uwagą, bo po prostu wydaje mi się to mało prawdopodobne. Tak się zastanawiam, znaczy wydaje mi się mało prawdopodobne, że ktokolwiek z tych 184 ludzi tą aplikację ma i tą Skodę kupił. Tak się zastanawiam, czy gdyby tym 184 osobom zaproponować iPada z uchwytem dla dziecka z tyłu i książkami na przykład, albo aplikacjami Nexus Grade, które można ściągnąć za darmo, ile ludzi podjęłoby decyzję zakupową o zakupie Skody Yeti, mając tego iPada w gratisie, razem z tym zestawem demontowanym na zagłówku, tak? Żeby nie disować Skody już tak strasznie. Oni potrafili zrobić bardzo fajną rzecz. No, taką aplikację, że się strzela coś do bramki, to chyba wszyscy kiedyś widzieli w różnych odmianach, więc to nie jest tak, że oni popełnili jakiś drastyczny błąd, tylko po prostu zastanawiam się, jeżeli ktoś wydaje ileś tam pieniędzy na stworzenie tej aplikacji, to czy na koniec dnia nie zadaje sobie pytanie, jaki efekt ta aplikacja przyniosła no, chyba w sprzedaży samochodów, znaczy w ogóle w produkcji samochodów chodzi o to, żeby je sprzedać, tak? Więc to jest chyba dość oczywiste. Ja jako kontrargument do tego chciałem podać taki przykład, bo ja kupiłem samochód niedawno, zmieniłem, wcześniej byłem fanem Volvo, kupiłem BMW. A dlaczego kupiłem BMW? Dlatego, że BMW ma taką aplikację, która pozwala postować, że się jedzie na Facebooku. A że jestem strasznym freakiem i lubię
postować, że na przykład słucham jakiejś muzyki albo że gdzieś dojechałem, to w związku z tym stwierdziłem, że sobie kupię ten samochód, bo on ma taką aplikację. Oczywiście pewnie jest znacznie mniej ludzi, którzy podejmując decyzję o zakupie BMW, brali to pod uwagę, ale ja akurat byłem takim człowiekiem i okazuje się, że kilku moich kolegów zrobiło dokładnie to samo. Jak spotykam teraz czasami ludzi, którzy mają BMW, znaczy kolegów swoich, bo tych, co czasami można spotkać, nikogo nie tego, co by się chciało spotkać, ale załóżmy, że jednak no ja podjąłem tę decyzję, a to nie jest, no to nie są tanie rzeczy, proszę Państwa, takie samochody. Znacie Państwo Monikę Mikowską? Monika Mikowska zrobiła kiedyś taki raport, który mi się strasznie nie podobał o bankach i strasznie się kłóciliśmy, a potem zapytała mnie, czy odpowiem na kilka pytań dotyczących tego, jak my pracujemy z agencjami, bo mamy takich klientów, agencje mam takie serwisowe albo jakieś takie digitalowe, które wysyłają nam briefy i bardzo by chciały, żeby im pomóc. I my czasami to robimy i czasami są to fajni klienci, a czasami są to trudni klienci. Ja sobie zanotowałem taką myśl, bo odsyłam Państwa do tego raportu, który Monika przygotowała dotyczącego współpracy agencji mobilnych z agencjami niemobilnymi. Ja mam taki cytat z maila. Nie powiem, czy to z naszego, bo bym musiał zaryzykować tutaj, że mogę go więcej nie dostać. A co ta kamera w telefonie nie czyta kodów QR i nie może na nim wybuchnąć ta puszka? Przepraszam, zeskanowała Pani ten kod? I już jest ta aplikacja? A ile kosztuje? To ja Pani... Jezus, kurczę, nie może Pani oddam. Ale udało się. Okej, okay, cieszę się. Bo takie briefy czasami dostajemy właśnie, że kamera nie skanuje kodów QR, kamera w iPhone'ie, w takim telefonie za 3000, trzeba ściągnąć jakiś czytnik QR, albo że nie wiem, że ja bym chciał, żeby ten billboard wybuchł. I biorę ten aparat w telefonie i nie wybucha. Dlaczego? Przecież widziałam, że wybucha. No niestety, czasami warto się zapytać, co to jest rozszerzona rzeczywistości, co to jest kod QR. I my naprawdę nie jesteśmy małymi firmami z reguły i naprawdę pomagamy. Nie odmawiamy tej pomocy i nie chodzi nam o to, żeby na koniec dnia wystawić dużą fakturę, tylko po prostu, żeby ten klient też był świadomy, bo niestety nie jest. Znowu mam trzy pytania. Kampania czy kanał? I tutaj trochę kanał dotarcia. I tutaj trochę muszę się uderzyć w pierś, bo nam się zdarzało tworzyć aplikacje na potrzeby kampanii. I mam kilka wniosków własnych z tego przygotowywania tych aplikacji, bo jestem przeciwny tworzeniu aplikacji na potrzeby jednej akcji promocyjnej. No bo co to za fajna aplikacja, która powstaje 1 czerwca, a 28 czerwca znika z App Store'a. Jak bardzo trzeba się namęczyć dzisiaj, żeby klient, który średnio posiada 67 aplikacji w swoim telefonie, ściągnął tą 68, tak? Jak dużo trzeba włożyć czasu, ile trzeba kodów QR wydrukować. Dlatego ja jestem przeciwny, ale nam się zdarzało coś takiego robić. I mamy jakieś tam wnioski, czy to się udało, czy nie. Czasami było więcej tych program, czasami mniej. Natomiast proszę Państwa, no, jak już decydujemy się stworzyć aplikację, to nie po to, żeby wydać kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy, a żeby po miesiącu ją usunąć, tak? Bo chyba marnujemy te pieniądze. Jeśli już decydujemy się zrobić tą aplikację, to róbmy to konsekwentnie. Załóżmy sobie jakiś cel, wybierzmy sobie ten cel, wybierzmy sobie jakiś proces w firmie, który możemy, proces relacji z klientem, czy proces wsparcia naszej marki, czy proces sprzedaży i realizujmy go od początku do końca, planując sobie wypuszczenie tej aplikacji, jej rozwój, jej wsparcie, nie w miesiąc, tylko trochę dłużej.
Ile nie wiem, ale po tych przykładach które wykorzystują technologie na przykład BMW, które wykorzystuje technologię w linkowaniu z sprzętu mobilnego z samochodem, to mi pokazuje, że jest to jakiś projekt zakrojony na kilka lat, tak? I kolejne marki samochodowe do tego dążą. Aplikacja za wszelką cenę. Więc tak jak powiedziałem na początku, nie zawsze trzeba podejmować decyzję o stworzeniu aplikacji tylko dlatego, że musimy ją mieć, tak, dla własnego zaspokojenia, własnej potrzeby. Czasami warto po prostu zrobić porządek w okolicy swoich stron, a dopiero potem dokładnie poszukać tego, co powinno się w tym kanale wykrywać. Ja teraz Państwu nie powiem czego, bo nie mamy czasu na to, żeby o tym rozmawiać, ale wierzę w to, że każdy z Was, jeżeli w przyszłości albo teraz macie do czynienia z jakimś swoim produktem, z jakąś swoją marką, znajdzie ten kanał. To jest zupełnie oczywiste. Aplikacje mobilne prędzej czy później, a mam nadzieję, że prędzej, staną się istotnym kanałem sprzedaży lub jej wsparcia. Starbucks w 2011 obsłużył 26 milionów transakcji mobilnych w USA. To jest dużo czy mało? Dużo kawy? 26 milionów kubków kawy. Słucham? No Starbucksa nie. No dobrze, a ile pani zdaniem, że oni sprzedają kawy? No nie, ile jest mieszkańców? No 26 milionów, czyli ile mieszkańców? Okej, okay. Na pewno? Dobrze, ale czy to jest dużo, te 26 milionów? Bo ja się zgadzam z panią, że może w skali Stanów Zjednoczonych to jest dużo. Ale czy to jest, czy 26 milionów kubków kawy sprzedanych w roku przez mobile to jest państwa zdaniem dużo czy mało w ogóle? No, ja nie wiem, tylko wie pan, to jest coś, co znalazłem w internecie, jak się przygotowywałem, więc jest to dla mnie jakaś tam liczba, ale dla mnie się wydaje duża. No, ma taką aplikację, dzięki której, którą ma spiętą ze swoją kartą kredytową i realizuje sprzedaż. Dzisiaj to realizuje przez Passbooka, czyli jeżeli chodzi o iPhone'a. Przychodzi sobie do Starbucksa, pokazuje telefon, ubiera kawę. A czasami może nawet zamówić ją, zanim przyjdzie, wykorzystując Square'a. 13 000 Starbucks czyli codziennie. O, kurczę, zawsze byłem kiepski z matematyki. Dziękuję. Dziękuję. Brawo dla panów. Więc co powinniśmy dać naszym klientom, żeby tych klientów do tego mobile'a przekonać, żeby mieć jakąś lojalność i żeby wykorzystywać ten mobile komercyjnie? No, ja sobie wytypowałem kilka punktów, może to nie są wszystkie, ale wydaje mi się, że są dość istotne, czyli łatwy sposób na rozwiązanie problemu, tak? Czyli obsługa klienta, w jakiś sposób wsparcie tego klienta, tak? Dajmy mu rozwiązanie, żeby on sobie ten problem mobilnie rozwiązał. To jest trochę tak, że stoję sobie na tym przystanku, chcę zamówić tę pizzę i do domu, żeby ona przyjechała, bo ja wiem, że ja dojadę, wiem jak dojadę, więc wiem, że dojadę na ten czas. No i nie mogę tego zrobić, tak? Bo nie mam numeru do tej pizzerii, bo się nie wyświetla na stronę we Flashu. No. Więc łatwy sposób na rozwiązanie problemu, szybkie uzyskanie informacji, tak? Chcę wiedzieć, gdzie jest coś w mieście, więc korzystam z telefonu, więc chcę wiedzieć, gdzie jest placówka banku, tak? No to chciałbym mieć taką aplikację, która mi powie, gdzie jest placówka mojego banku, tak? Oszczędność pieniędzy. No jeżeli tworzymy aplikację, która pozwala oszczędzać pieniędzy, bo jest jakimś fragmentem programu lojalnościowego, bo ma kody, bo ma zniżki, dodajemy jakąś wartość i dzięki temu klient ściągnie taką aplikację, bo po prostu ściągnie dlatego, że będzie chciał wydać mniej pieniędzy. Oszczędność czasu, no to chyba wszyscy wiemy, że smartfony oszczędzają czas. Znaczy,
to zależy, kto co robi ze smartfonem, ale wydaje mi się, że w przypadku procesów czy narzędzi raczej skracają. No i przyjemność, tak? Bo korzystanie ze smartfonów może dawać przyjemność. No jeśli jest to taka fajna gra, którą swojemu klientowi dostarczymy. Co dostaniemy w zamian dzięki wejściu w mobile? Niekoniecznie podniesiemy świadomość marki, no bo tak jak powiedziałem, moje zdanie jest takie, że ten branding nie do końca jeszcze w mobile wychodzi. Może kiedyś, Marcina bym zapytał o to. Na pewno poświęcą nam więcej czasu, no bo będą korzystali z tego telefonu po wyjściu z domu, w autobusie, gdzieś tam w pracy czasami, jak mają to blokowany internet, a to się coraz częściej zdarza, w toalecie, przed snem, nie wiem, więcej czasu, na pewno. Na pewno będą z tą marką więcej czasu. No, dotrzemy do nich w chwilach, o których do tej pory nie mieliśmy szans. No, w toalecie właśnie. To o tym chciałem przypomnieć. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej zaczniemy czerpać zyski z tego kanału. To jest dość oczywiste, czyli ja uważam, że warto się na razie zastanowić nad tym, gdzie mobile w swojej firmie i w swojej marce umieścić, a potem już tylko zgłosić się do specjalistów i realizować taką strategię. Dziękuję Państwu za uwagę.